Twoja telewizja. Mazowsze TV. Szanowny Panie Dyrektorze, Panie Przewodniczący Rady, Panie Starosto, Szanowni Księża, drodzy zaproszeni goście, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Błonie. 5 lat to niby nie jest dużo, natomiast jak dużo w tym czasie się wydarzyło. Centrum Kultury na trwale już wpisało się w pejzaż Błonia i stało się kolejnym symbolem naszego miasta, po ratuszu, po Kościele Świętej Trójcy, po naszych zabytkach, po rynku także. Jest naszą taką kolejną ikoną i dzisiaj sobie już nie wyobrażamy, żeby w tym miejscu tego Centrum Kultury nie było i szybko do tego się przyzwyczailiśmy i bardzo dobrze. Kiedyś tak nie wyglądało to miejsce i Centrum Kultury, bo nie było Centrum Kultury. W tym miejscu, gdzie jest Centrum Kultury, stał budynek kina, który zresztą nazywał się Bajka i to było tylko dla potrzeb kina. W 2006 roku, kiedy objąłem urząd burmistrza Błonia w grudniu, kino ówczesne było zamknięte, budynek był nieczynny, były wybite szyby. Była decyzja o zakazie użytkowania budynku ze względu na groźbę zawalenia. Był bardzo złym stanie technicznym. Pierwszą decyzję, jaką podjąłem, to było właśnie wyburzenie ówczesnego budynku i podjęcie prac nad nowym budynkiem, który wtedy już miał roboczą nazwę Centrum Kultury w Błoniu. Zanim zaproszę na scenę pana dyrektora, chciałam powiedzieć, że przed koncertem pan Jerzy Skrzypczyk, zobaczywszy ten plakat, uśmiechnął się i powiedział: och, nareszcie gramy w instytucji, która jest młodsza od nas. My jesteśmy przedszkolakami w porównaniu z czerwonymi gitarami, ale, drodzy państwo, za chwilę pójdziemy do szkoły. Byłem przekonany już wtedy, że to będzie dobra inwestycja i dzisiaj po tych 5 latach nie tylko ja, ale większość mieszkańców jest przekonana, że to była bardzo potrzebna inwestycja. Przede wszystkim cieszy mnie to, że Centrum Kultury żyje, że jest bardzo bogaty program, że są różnego rodzaju przedsięwzięcia, imprezy, działa kino 3D, działają różnego rodzaju sekcje taneczne, malarskie, plastyczne, muzyczne i wiele, wiele innych. A oprócz tego jest wiele imprez organizowanych w Centrum Kultury, które służy nie tylko dla potrzeb samych Centrum Kultury, ale także służy dla potrzeb szkół, naszej oświaty, przedszkoli. Są różnego rodzaju organizowane imprezy także dla potrzeb gminy, które są ponad Centrum Kultury, tak jak Dni Błonia, jak Dożynki Błońskie, jak różnego rodzaju festyny. Również do tego służy ten budynek. Przy okazji dzisiejszego jubileuszu są 2 tematy. Pierwsze to budynek, ten obiekt, w którym się znajdujemy. Tu chciałem pogratulować przede wszystkim panu burmistrzowi odwagi, wizji, bo Błonie było, można powiedzieć, bardzo skromnie wyposażone w tego typu obiekty. To jest obiekt wielofunkcyjny, on spełnia zadania z zakresu kultury, ale przecież tu się również w tym obiekcie odbywają sesje rady i wiele, wiele innych spotkań. To jest miejsce spotkań. Wszystko tworzą ludzie, tak jak powiedział pan dyrektor, i myślę, że aura w tym domu, w Centrum Kultury jest właściwa. Także jeszcze raz gratulacje dla pana burmistrza symbolicznie za ten obiekt, który tu powstał, dla pana dyrektora za działalność. Życzę kolejnych udanych jubileuszy. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Myślę, że Centrum Kultury promieniuje swoim zasięgiem nie tylko na potrzeby naszej gminy, ale także sąsiednich gmin okolicznych.
a jakby to było wczoraj. Kiedy powstawało Centrum Kultury, wielu sceptycznie podchodziło do tej inwestycji. Pan burmistrz wie to najlepiej. Ale dzięki śmiałej wizji, uporowi i determinacji burmistrza Zenona Reszki ten ambitny zamysł inwestycyjny mógł się zmaterializować zaledwie w niespełna półtora roku. Panu burmistrzowi oraz całemu Wydziałowi Inwestycyjno-Technicznemu pod kierownictwem pani naczelnik Heleny Koźwickiej oraz firmie wykonawczej serdecznie dziękuję. W comiesięcznych zajęciach w centrum uczestniczy ponad 600 dzieci, młodzieży i dorosłych, mających zajęcia w 18 sekcjach. Dorobek i sukcesy można by długo wymieniać. Wspomnę tylko o 34 latach ciągłości sukcesów zespołu pieśni i tańca Tęcza, czterokrotnie wicemistrzostwie i mistrzostwie Polski formacji tanecznych Brawo i Brawko oraz pierwszym miejscu formacji Brawko na Mistrzostwach Świata w Libercu w ubiegłym roku. Godzi się wspomnieć także o sukcesach muzyków, plastyków, seniorów z chóry śpiewających senior, studiu wokalnym oraz innych sekcjach artystycznych. Na co dzień współpracujemy z Błońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej oraz wieloma organizacjami pożytku społecznego z terenu całej gminy. W cyklicznych działaniach współpracujemy ze wszystkimi błońskimi przedszkolami i szkołami. Podczas minionych 5 lat odbyło się 45 koncertów profesjonalnych artystów, 285 koncertów Filharmonii Narodowej, 20 spektakli teatralnych dla dorosłych przeniesionych z renomowanych teatrów warszawskich, 25 poranków teatralnych dla dzieci, kilkanaście wernisaży wystaw plastycznych, ponad 30 spotkań autorskich, a także kilkanaście koncertów rodzinnych. W sumie w ciągu 5 lat zorganizowaliśmy kilkaset imprez na wysokim poziomie artystycznym. W naszym nowoczesnym kinie Bajka odbyło się ponad 4000 seansów filmowych, bardzo często premierowych. Tu też działa Błoński Dyskusyjny Klub Filmowy. Drodzy Państwo, corocznie odwiedza nasze centrum ponad 23 tysiące gości, nie licząc czytelników znakomicie funkcjonujących dwóch bibliotek, pedagogicznej i publicznej. Na przestrzeni minionych 5 lat odwiedziło nas 335 najwybitniejszych osobowości filmu, teatru, literatury, sportu, hierarchów kościoła, plastyków, polityków. Były to często osobowości światowego formatu. Z okazji pięciolecia naszej działalności uhonorować tytułem Przyjaciel Centrum Kultury w Błoniu kilka wybranych przez nas osób, które, dzięki którym to miejsce istnieje i dzięki którym możemy się rozwijać, dzięki którym możemy realizować najwspanialsze wybrane przez nas cele. Pozwólcie Państwo, że po kolei osoby przez nas wytypowane zostaną tym tytułem uhonorowane. Drodzy Państwo, tak wygląda statuetka, a to, co ja trzymam w ręku, to jest legitymacja. Legitymacja, która uprawnia do bezpłatnego korzystania ze wszystkich imprez, które Centrum Kultury w Błoniu organizuje, niestety z wyjątkiem seansów filmowych, co wynika z naszych umów z dystrybutorami filmów. Wszystkie inne imprezy są dla Państwa dostępne. Legitymację z numerem pierwszym otrzymuje burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
Bardzo proszę, panie burmistrzu. Legitymację z numerem drugim otrzymuje starosta powiatu warszawskiego zachodniego, pan Jan Rzychliński. Przyjaciel naszego centrum od wielu, wielu lat. Dziękujemy pani starosto. Kolejną legitymację otrzymuje ksiądz kanonik Tadeusz Gałecki. Ja, drodzy państwo, dodam, że ksiądz kanonik, ksiądz proboszcz jest łaskawy od wielu, wielu lat, kiedy tutaj do nas dotarł, przyszedł do Błonia, ogłasza nasze wszystkie imprezy. Jest jednym z tych, którzy nas najbardziej wspierają i za to bardzo, bardzo serdecznie księdzu proboszczowi dziękujemy. Ale także bardzo cieszymy się, kiedy zaszczyca nasze skromne progi. I kolejna legitymacja dla dyrektora naszego liceum, dla pana Andrzeja Czcińskiego. Drodzy państwo, pan dyrektor Czciński, nasz najbliższy sąsiad, współpracuje z nami też od wielu lat. Jego młodzież, grono pedagogiczne zawsze jest w ścisłych kontaktach z Centrum Kultury i pracuje razem, wspólnie pracujemy na niwie artystyczno-pedagogicznej. Panie dyrektorze, dziękujemy i liczymy na dalszą świetną współpracę. W tym jubileuszu pięciolecia mogę złożyć tylko podziękowania, gratulacje dla pana dyrektora Centrum Kultury, dla pana Deusza Sitarskiego, wszystkich jego pracowników, dlatego że Centrum Kultury w Błoniu działa bardzo dobrze i jestem go zadowolony i oby tak dalej. Życzę im wszystkim kolejnych jubileuszy. Twoja telewizja. Mazowsze TV.